Dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Ikuś, chodź, zaraz ci pokażę. We vlogmasie numer 14, jak to szybko zleciało. Powiem wam, że myślałam, że dzisiaj tego nie nagram, choć tutaj przyciągnę go trochę. O, jaki ty jesteś ciężki. Myślałam, że dzisiaj nie nagram, bo tak się kiepsko czułam w nocy. Taki miałam kaszel, że północy nie przyspałam. Trochę się ogarnęłam, ale wybaczcie mi moje włosy. No i mówiliście, że mam pokazywać swojego tego pierdzioszka, naszego Nikusia. To pokazujemy, nie, Nikuś? Tak? Lubisz się kamerować? To pokazujemy. Za chwilę wam pokażę w ogóle, co się wydarzyło. Co się wydarzyło z moimi kocami i poduszkami, które kupiłam w Pepco, bo po prostu... No, po prostu co, Nikuś? Po prostu... Zresztą sami zobaczycie, co się stało. Dzisiaj robiłam pranie, słuchajcie, i tak się teraz zdenerwowałam, bo wyciągnęłam, nastawiłam na 30 stopni, a coś mi puściło. Podejrzewam, że to może być albo ten koc, albo słuchajcie, ta poszewka, ale tak mi szkoda, bo ona była taka piękna, biała. Dajcie znać, czy można to jakoś odprać, czy to może znowu powrócić do białości. No niestety zapomniałam wlać octu, jakoś tak wiecie, jestem chora i no i wiecie, no wiecie o co chodzi, nie? I ta poszewka mi się zafarbowała i ten kot mi zafarbował. Nawet frędzelki są takie różowe, a były białe, tak ładnie wyglądał, taki świąteczny kocyk. Na szczęście nie zafarbowała mi, słuchajcie, nie zafarbowały mi, pokażę wam tutaj, tylko mam tu Saigon, bo tutaj sobie siedzę, na szczęście te mi nie zafarbowały, to jest dalej białe, więc super, nie wiem dlaczego, nie wiem jak to ma do siebie, że tu te mi na przykład nie zafarbowały, a razem się prały, a tamte zafarbowały, no i słuchajcie, zobaczcie, jest choinka, ale powiem wam, że nie wiem, 2 dni temu ją wzięłam, umyłam, osuszyłam, nałożyłam lampki i tak stoi, jakoś mi nie pasi, poczekajcie, tak się odsunę, żeby było je widać, jakoś mi nie pasi ta choinka, nie wiem, oczywiście sorry za suszarę, ale musi tutaj stać w tym momencie, no nie wiem. Zastanawiałam się właśnie, co tu zrobić, czy kupić żywą, wolałabym chyba żywą i taką większą do sufitu, bo jak widzicie mamy tutaj dużo miejsca i jak ja się tak odsunę, poczekajcie, tylko się rozejrzę, czy nie ma jako takiego bałaganu, żeby tutaj nie było, że mam bajzel. No i widzicie, ona jest taka malutka, nie wiem, wcześniej ją mieliśmy, jakoś mi pasowała, a w tamtym roku mieliśmy właśnie tą dużą i teraz ta wygląda taka, wiecie, taka maniunia malutka, więc się zastanawiamy, ale już bym chciała to poczuć, tą magię tych świąt, dlatego biorę te koce, będę tutaj ubierać, jak to wszystko mi poschnie, to będę ubierać te poduszki. No i nie wiem, zastanawiam się, na razie zostaje tutaj ona, ale nie ubieramy jej, nie wiem sama co zrobimy, muszę się zastanowić, co zrobić z tym fantem, czy ją ubierać, czy zostawić, czy po prostu kupimy żywą, no nie wiem, zobaczymy. Najgorsze jest to, że nie mamy czym przywieźć, bo do naszego samochodu nie wejdzie taka duża choinka, no i trochę lipa. No i zobaczcie, pokażę wam tutaj jakiego przepięknego ciastka, matko, widać tą suszarę, jakiego przepięknego ciastka dostał mój Alex od takiej pani ze szkoły, na Mikołajki i... Tutaj przyszłam wczoraj ze sklepu i na choince leżał ciastek. No piękny, powiem wam, że piękny. I to jest tak mało roboty, to wystarczy trochę filcu, trochę wypełniacza, taki kordonek. I samemu można zrobić takie ciastki. I zobaczcie, taki mały, a cieszy, nie? No, a propos jeszcze pokażę wam pocztówki. I tak, tutaj mam pocztówkę od Eli, słuchajcie. Ela mi przysłała razem z paczką, więc dziękuję ci bardzo, kochana, bo ja uwielbiam pocztówki. Dzisiaj tutaj dostałam od mamy pocztówkę, taką tradycyjną, świąteczną. A tu dzisiaj Błażejek przyniósł, słuchajcie. Tutaj są naklejki, poczekajcie, tu wam pokażę. Tu oni sami ozdabiali takimi naklejkami, z tyłu też jest tak samo, tylko teraz jak tu odepnę, to nie będzie, no wiecie, nie będzie mi się to trzymało, więc tu wam tylko pokażę, jeszcze takie życzenia napisał, no cudowne, powiem wam, że ja uwielbiam takie rzeczy,
I fajnie, że ktoś pomyśli o tobie i właśnie o tych pocztówkach, bo teraz naprawdę to się zatraca. Ludzie wysyłają jakieś tam SMS-y, czy tam na Messengerze, a to nie jest to samo. Pocztówka to jest pocztówka. Powiesi się ją, postawi i naprawdę widzisz, że te życzenia do ciebie przyszły tak z serducha po prostu, nie? Kurczę, mam nadzieję, że jeszcze dostanę i sama w piątek ruszam na pocztę, żeby też kilka wysłać, więc nie zapominajmy o tej pięknej tradycji wysyłania pocztówek świątecznych. Niech nasze dzieci też zobaczą, jak to kiedyś właśnie się robiło. Raz dzisiaj na obiadek babka ziemniaczana właśnie piecze się już w piekarniku. Kurczę, co mi tu tak blisko. Dobra. Piecze się już w piekarniku. My bardzo lubimy babkę ziemniaczaną, chociaż Błażej, powiem wam, że nie wiem, ostatnio mówi, że on nie lubi, że mu nie smakuje. No wiecie, tam gdzie jest cebula, to on po prostu tego jedzenia nie za bardzo lubi. Także u nas dzisiaj babka ziemniaczana. Dajcie znać, czy u was też robicie takie babki ziemniaczane, bo wiem, że w niektórych rejonach Polski w ogóle to inaczej na to się mówi. Ja sobie tutaj chwilę odsapnę i pogadam do was, bo chcę wam coś pokazać. I w tle ta suszara, ale u kogo nie stoi suszara, słuchajcie? U kogo nie stoi suszara? Jak sobie kupię tą suszarkę taką bębnową, to już powiem wam, że po prostu będę w siódmym niebie. Dobra. Co ja chciałam wam powiedzieć? Chciałam wam pokazać, bo dzisiaj robiłam przegląd i w przeglądzie pokazywałam takie obrazki w Pepco. Jeżeli macie małe dzieci, to zobaczcie, jakie ja chłopakom kupiłam obrazki. I one były czarno-białe i trzeba było to pomalować. Trzeba było to pomalować, a to jest takie piękne, brokatowe. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. I zobaczcie, jak ładnie to wygląda. One już wiszą u nas na ścianie. Kosztuje 10 zł i są różne rysunki. Słuchajcie, tu jest jeszcze taki Mikołaj. Chyba była jeszcze bombka. Tak, chyba była jeszcze bombka, więc możecie kupić swoim dzieciakom albo nie wiem, wnuczkom, bo wiem, że też starsze kobietki mnie tutaj oglądają, które mają wnuczki. Wnuczęta, o tak. Aż będzie chodził i stukał w tą podłogę. I to jest, powiem wam, że bardzo fajne. Dyszkę kosztuje, później sobie to wieszacie na ścianie. Ja mam właśnie, miałam powieszone, tylko ściągnęłam, żeby wam pokazać, bo mówiłam właśnie o tym w przeglądzie, że kupiłam to chłopakom i siedzieli po prostu i malowali. A do tego są jeszcze mazaki. Tak, chłopaki, to do tego były mazaki. Do tego były jeszcze mazaki, więc nie musicie się martwić, że na przykład może nie macie mazaków w domu, nie? Bo czasami też tak może być. No i powiem wam, że wzięłam tamtą puszewkę i starałam się ją zaprać. Zobaczymy. Namoczyłam ją i mam nadzieję, że zejdzie mi ten różowy kolor z tego białego. Cieszę się, że te się nie zafarbowały, bo nie wiem, co bym zrobiła. Te są takie, wiecie, porządniejsze chyba od tamtej, z takiego grubszego materiału. No nie mam pojęcia, dlaczego tamta się zafarbowała, a te na przykład nie, ale cieszę się bardzo, oczywiście. Oczywiście cieszę się bardzo. I co chciałam wam jeszcze powiedzieć? Taką mam rozkminę życiową. Słuchajcie, gdzie nie pójdę, to z kim nie rozmawiam, to wszyscy mówią, że nie czują świąt. Nie wiem, ja tak samo mówię, że ja w tym roku nie wiem dlaczego. Jakoś tego nie czuję. Co roku to się tak bardzo cieszyłam tym wszystkim. Stroiłam, tak jakoś nie wiem, byłam tak mega, mega nakręcona. A w tym roku, widzicie, nawet choinka u mnie jest jeszcze w proszku, gdzie powiem wam szczerze, ja choinkę miałam już ubraną naprawdę przed Piotrka urodzinami, a on ma 25 listopada. I wiem, co teraz powiecie, że to jest jeszcze za wcześnie, ale my tak robiliśmy. Ja robiłam to dla dzieci, dzieci się cieszyły, ja lubiłam tą magię przedświąteczną, bo dla mnie choinka po świętach już tak naprawdę nie ma znaczenia. Czekam tylko do Trzech Króli, aż wiecie, ksiądz po kolędzie będzie chodził. Nie wiem, tak jakoś była taka tradycja i tak zostawiliśmy. Ale naprawdę po świętach mogłabym już wszystko to ściągać, bo dla mnie po świętach to już nie ma magii świąt, nie? Wiecie, o co chodzi. No a w tym roku, dzisiaj już mamy 14 i stoi choinka nieubrana w ogóle. Nigdy tak nie było, że ona stała z samymi światełkami i nie była ubrana. No nie wiem, nie wiem, co się ze mną dzieje, ale właśnie z kim nie rozmawiam, to bardzo dużo ludzi
Nie czuję tych świąt w tym roku. Nie wiem, co jest przyczyną. Czy jest przyczyną może to, no mnie to też trochę to, że czekam na te wyniki i może mam głowę w ogóle zaprzątniętą trochę czym innym, ale na przykład z niektórymi osobami, z którymi rozmawiam, to mówią, że może być powodem to, że wszystko jest tak drogie i człowiek po prostu stresuje się przed tymi świętami, czy starczy na to, czy starczy na to, wiecie, no każdemu zrobić prezent, nawet jakiś taki skromny, wiecie, teraz mając 100 zł, no to, to wiecie, jak to jest, nie? Idziecie ze stówką gdzieś tam do Biedry nawet i kupicie kilka rzeczy i tak naprawdę praktycznie, no nie macie nic w tej torbie, tak? Nie wiem, powiem Wam, naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, że za rok będzie inaczej, że za rok już będzie lepiej. No ale zobaczymy. To po prostu zweryfikuje czas. Zobaczymy, jak to będzie. No widzicie, piorę już sama tak na chama. Tam najpierw na chama próbuję sobie tą magię i swojej rodzinie stworzyć. Najpierw trochę ustroiłam w kuchni. Później przetargałam tą choinkę. Teraz wyprałam te poszewki, żeby tutaj też tak ładnie się zrobiło czerwono i świątecznie. No ale widzicie, no jakoś tak nie zaskoczyło w tym roku. Nie wiem dlaczego, no ale zobaczymy. Może jeszcze zaskoczy. Chociaż dzisiaj powiem Wam, że oglądałam fajny filmik, gdzie robi się takie piękne gwiazdy papierowe z papieru. Matko, gwiazdy papierowe z papieru. Wybaczcie mnie, jestem po prostu, nie żeby powiedzieć, że chora, nie? Jestem, po prostu nie mogę tak skupić myśli do końca. Gwiazdy papierowe i naprawdę tanim kosztem, chwila, moment, można zrobić sobie przepiękne dekoracje do domu i nawet wyciągnęłam już takie kartki papieru, z których mogłabym zrobić. No i zastanowię się, może za chwilę siądę z chłopakami i zrobię, a jak coś na przykład stworzę, to Wam pokażę we vlogu. Może też się zainspirujecie i no i sobie coś takiego zrobicie. Co, Błażejek? Co tam patrzysz? A, no właśnie. Gardło boli, też chodzi, tabletki do ssania bierze. Możesz, no. Chodź! No i słychać pewnie mojego pieska, jak tupta po pazurkami. No i kiedyś właśnie ktoś napisał komentarz, dlaczego tak głośno go słychać? Co my mamy za podłogę? My mamy panele, ale powiem Wam, że on nie lubi bardzo obcinać paznokci, chociaż wczoraj go położyłam i tak i rozmawiałam z nim. I rozmawiałam z nim, wiecie, no i tak jakoś dałam radę obciąć mu te paznokcie. Obejrzałam sobie kilka filmików, dokąd je obcinać, bo on się kiedyś wystraszył, bo po prostu, no o kawałeczek za mocno to zrobiłam, ale nic się tam nie stało. I on od tamtej pory chyba się tak bał. No i obcięłam mu wczoraj te paznokcie i słuchajcie, i co? No i dalej on tak stuka tymi pazurami, więc nie wiem, nawet jak przychodzi od fryzjera i pani, która go obcina, moja funfela, no to on tak samo stuka tymi paznokciami, nie wiem, to chyba jest u wszystkich psów, tak mi się wydaje. No, ale trochę mu skróciłam pazurki, więc już jest lepiej. Na pewno jemu będzie wygodniej. No i z wizyty na wizytę u mnie będzie na pewno spokojniejszy, bo wczoraj naprawdę poszło to w miarę spokojnie. A jak on widzi, że gdzieś leży kocyk, zobaczcie, ja Wam coś pokażę. Mam nadzieję, że teraz akurat to wyjdzie, bo czasami jest tak, że... O, tam położę kocyk. Położysz się tam? Na kocyś? Patrzy się, co tu zrobić. Co, się boisz tam? Tak? Wiecie co, on zawsze jak położę koc, to on zaraz się kładzie. Albo jak na przykład mój mąż ścieli łóżko, to jeszcze nie zdąży pościelić, on już się kładzie na łóżko. A teraz słyszy, bo mój mąż piłuje tam drewno i on słyszy tą piłę, a on się boi takich rzeczy. Dobra, pokażę Wam jeszcze, jak wyszła mi ta babka ziemniaczana i będziemy wcinać obiad. Aleks jest tak głodny, że już stoi tu koło mnie. Pokażę Wam tą babę. Babkę ziemniaczaną, proszę bardzo. Kurczę, nie mogę chyba odsunąć tego. Dobra, nie będę już odsuwać, mamy talerzyki i ja jeszcze sobie kładę ten jogurt grecki i powiem Wam, że ten jogurt z Grecji, ten jogurt grecki z Biedronki dla mnie jest najlepszy. Aleks już tu widelec pokazuje, dobra. Kroimy i wcinamy. Wybaczcie dzisiaj, że u mnie jest tak ciemno, ale jest godzina 15:40, a już zobaczcie,
tam już naprawdę się ściemnia i to światło no nie daje rady, ale nagrałam, jestem z siebie zadowolona, za chwilę zjem i kładę się do łóżka. Za dzisiejszego vlogmasa Wam bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że jak jesteście tutaj nowi, nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujecie, włączycie sobie dzwoneczek, skomentujecie, polajkujecie, a może komuś udostępnicie i też komuś będzie się podobało to, co ja tu paploczę. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się, cześć.